W poprzednim odcinku Minecraft z Wojtuchem, którego premiera miała miejsce pół roku temu, działo się dużo. Wojtuch uratował Wertora z rąk dawnego ducha jego kumpla, który włamał się do ciała pomorskiego, a Wertor stracił oko i wcale nie jest nieśmiertelny. To wszystko działo się w podziemnej świątyni obtoczoną lawą i okazało się, że struktura molekularna tej świątyni powoli wyniszczyła planetę, na której żyli. Aby uratować wszystkich, Wojtuch wybudował jednoosobową kapsułę ratunkową. Wertor zbudował ją z miasta magów, a pomorski przetrwał w niewyjaśnionych okolicznościach i nie wiadomo, co się z nim teraz dzieje. Dzisiaj zobaczycie, jak Wojtuch ląduje na planecie zwanej Tektum i prawdopodobnie znajdzie się też tam reszta bohaterów. To tyle z tego opisu i zapraszamy was już do odcinka. Watch Newt 566. Minecraft, games, and more. O kurde. Już jestem. Na tej nowej planecie. Ziemiory są, zboże jest. Marchew jest. Stolik do enchantu jest, to trochę się zniszczyły biblioteczki, no cóż. To było tak na szybko budowane. Miecz. Zbroja i zobaczmy, co to za ziemię. Kurde, pierdolona. Ta. Świątynia, nie jest moja czapka. Zniknęła. Dobra, chuj. Przeżyję. Jeszcze wezmę ziemniaki i marchewki, zboże może rosnąć. Ale, ale marchewów, ale ziemiorów. Trzy aż. Okej. Dobra, zobaczmy. Już słyszę pająki, kurda. Kurna. Chodź tu, pająku. Dobra. Hop. O kurda, creeper. Niech spindala. Już się do mnie dopieprza, trudno. Jakoś ucieknę. Ciężko mi się poruszać, bo ciężko się przyzwyczaić do tej atmosfery. Coś tam. Co to jest? Creeper! Cholera! Już! Chodź do wody, chodź do wody! O! Dobra. Możesz wrócić w wodzie, mi to nie przeszkadza. Dobra. To kolejny! Muszę trochę podnieść. Boże. Ktoś zabił tutaj tego creepera, którego słyszę. Krew. O kurda. Tutaj giną jacyś ludzie. I zombie. Kolejny skif. Kolejny ło. Nawet jakaś chata. Trochę opuszczona. Wytwy. Nawet Wither. Jak? Kurda. Jak? Skrzynka, no. Nieźle koleś mu. No. No miło cię widzieć. A teraz niestety zginiesz. Nie! Tak! Nie zginę.
Dobrze, zaczynajmy od mojego przesłuchania. Czym jesteś, albo raczej skąd pochodzisz? Ja jestem Wojtuch 566. Pochodzę z innej planety. Jak to z innej planety? No normalnie, z innej planety nie widziałeś kapsuły. Mieszkasz na górce, więc... Panie, to jest mój dom letniskowy, ja tu przyjeżdżam polować. Ogólnie to nawet nie mam domku prawdziwego, to jest mój jedyny dom. Rozumiesz? Więc chodzi o to, skąd tu przybyłeś? Ej, to zaraz zginę. Dobra, nie zdążysz mnie przesłuchać, no. Dałem ci owce, więc możesz ją teraz sobie zjeść. Spoko. Ale dam ci jeszcze drugą owcę, która sama tu wpadła. No, ale wiesz, dosyć to jest niepokojące, ponieważ... Co ty owce? Ponieważ mało która istota przybywa do mnie. A jeśli przybywa, to kończy jak pan Zbysiek. Na razie to przybywa tylko w celach pokojowych, dopiero świeżo co przybyły na tą planetę. W ogóle jak ona się nazywa? Żył kiedyś pewien mag, który też przybył w celach pokojowych. Zaraz. Czy ten mag... czy widziałeś tego maga, gdy spadał z nieba z miastem? Tak, spadał z czegoś tam, ale nie... Znaczy spadał właśnie z nieba, ale... powiedzmy... Chyba niechcący go przepędziłem. Aha, zmieniłeś trajektorię tego spadania. No to jest mój przyjaciel Vertor, który właśnie jest magiem. To więc ten twój przyjaciel Vertor wszedł na moje terytorium, zabił moje owce oraz moje ulubione zombiaczki. Aha, spoko. A więc... wydaje mi się, że jednak jesteś w celach pokojowych. No. Więc nie mam powodu za ciebie zabijać. Tam kiedyś kogoś straciłem i go poszukowałem za wszelką cenę. Kawa. Nazywałaś się Wikonia. Mam do ciebie propozycję. Możesz do mnie dołączyć... Możesz wyruszyć w dal i szukać tego swojego kolegi Vertora i zajmować się wszystkim, czego chcesz. Ale możesz także dołączyć... Czy mogę stać także twoim sojusznikiem i razem z tobą podróżować, szukając tych... Jak ty go nazwałeś? Przyjaciela. Oj, pan, jak się nazywa? Przyjaciela. Nie znam takiego sformułowania, więc no trudno. Albo więc także do ciebie dołączę i pomogę ci szukać w epickiej przygodzie. Okej. Okay. No to może teraz się prześpimy. No dobra. Chodź, zaprowadzam cię do mojego skromnych próg. Wiesz, tu wszędzie są owce. Ja nie rozumiem, jak skąd one się biorą, one się rozmnażały. Wiesz, a najgorsze, że to są barany. Więc jak to się dzieje, to ja nie wiem. Ale dobra, chodź. Nieważne, że jest środek dnia i tak będziesz spał, nie jesteś zmęczony po tej swojej długiej podróży. No ja trochę było niewygodne siedzenie w tej kapsule i ciągłe lecenie. Ale jak się pojawiłeś na mojej planecie? Powiedzmy, skoro to jest moja planeta. No, ty jedyny na niej mieszkasz. Więc no, tak, ja się... No ale, wiesz, nieczęsto zdarza się, że ktoś wlatuje z nieba i jest... pokojowo nastawione. To jest dosyć bardzo rzadkie. Wiesz, ten kolega... No mów. Więc tak, moja planeta zginęła w sposób taki, że mieliśmy pewną świątynię, która należała do dawnego przyjaciela Vertora, który opętał kolejnego jego przyjaciela. Wiem, ja mam dużo znajomości, ale... Jeszcze nie mam żadnych znajomości, od kiedy straciłem to, co było dla mnie najcenniejsze. No. To opowieść na inną. Ten nieoczekiwanie okazało się, że przez tą świątynię wyniszczała się cała moja planeta. Dlatego na szybko zbudowałem kapsułę ratunkową, by szukać życia w ogóle. Gdzieś tam w kosmosie. Znalazłem tutaj. Widocznie Vertor też tu przyleciał. Czyli mam rozumieć, że razem z tym twoim kolegą Vertorem przybyliście na tą planetę, na tą, na której mało kto żyje, a jeśli coś żyje, to pragnie tylko cię zabić. Szukać ratunku? No tak. Nie chcę ci obcinać skrzydeł, ale
Jeśli Vertor nie umarł wtedy, uciekając ode mnie, to już dawno pewnie jest w grobie. Ta planeta jest żywym kanibalem, który pożera swoich ludzi. Ale oczywiście w przenośni. No. Więc może jednak na razie prześpij się, a jutro zobaczymy, co będzie dalej. Okej. Okay. Tej nocy będę polować.